Międzynarodowy Komitet Olimpijski podjął decyzję o włączeniu tej dyscypliny do programu najbliższych igrzysk w 2012 roku w Londynie. To dobra wiadomość dla Karoliny Michalczuk, jedynej polskiej mistrzyni świata w boksie, której marzeniem był właśnie występ na igrzyskach. W ubiegłym roku Karolina Michalczuk wywalczyła w Chinach Mistrzostwo Świata. Tym samym zgromadziła w swojej kolekcji niemal wszystkie możliwe tytuły. Niemal, bo do szczęścia brakuje jej sukcesu na olimpiadzie. Po czwartkowej decyzji MKOL-u przed lubelską zawodniczką otworzyła się szansa wyjazdu do Londynu. Rozważała Karolina z trenerem w klubie, rozważaliśmy taką sytuację, że może by przeszła na zawodowstwo, ale tutaj właśnie ta decyzja MKOL-u była po prostu, czekaliśmy na tą decyzję MKOL-u, czy będzie boks kobiet dyscypliną olimpijską, czy nie będzie. No i nasze po prostu oczekiwania się spełniły, nasze marzenia. Lubelska mistrzyni do tej pory walczyła w kategorii do 54 kg, której nie będzie w programie igrzysk. Jednak już zapadła decyzja, że Karolina wystartuje w nieco niższej wadze. Muszej. Bo ona jest za niska, żeby wejść do kategorii 60 kg, a myślę, że będzie miała trochę problemów, bo ona jest taka wyżyłowana, jest większy, tłuszczu nie ma, także będzie na pewno trudno zrobić tą wagę, ale myślę, że damy sobie radę i w tej kategorii ma duże szanse na zrobienie dobrego wyniku. Teraz przed mistrzynią świata 3 lata ciężkiej pracy. Pracy, która ma sprawić, że w Londynie lubelska zawodniczka uzupełni swoją kolekcję tytułów o ten najcenniejszy, olimpijski laur. Proszę Państwa, mamy połączenie telefoniczne w tej chwili z Karoliną Michalczuk. Dobry wieczór, Karolina. Dobry wieczór. Karolina, ta informacja o tym, że boks kobiecy zostaje włączony do Igrzysk Olimpijskich, została Cię gdzie właśnie? Podczas zgrupowania, zdaje się, tak? Tak, przybywaliśmy aktualnie w górach w Karpaczu, także tam oglądaliśmy właśnie przez internet to głosowanie z tym w Niemczech było w Berlinie. No nie musimy zgadywać, ta informacja na pewno bardzo Cię ucieszyła i zarazem no, motywacja do dalszego uprawiania boksu w sporcie amatorskim, bo nosiłaś się z takim zamiarem zmiany statusu swojego. No tak, tylko dlatego zostałam, żeby właśnie wystąpić na igrzyskach i mam nadzieję, że wystąpię na tych igrzyskach, że uda mi się dobrze zrobić tą wagę i że będzie dobrze. No właśnie trener Maciejewski mówił, że ty jesteś taka wyżyłowana, nie masz tłuszczu, już nie będzie bardzo z czego zbijać, ale ty jeszcze mówisz, że jednak się uda. No i trener Maciejewski, jeśli twierdzi, że mi się uda, no to myślę, że będzie że uda mi się, nie? Że na pewno będę musiała współpracować tu z dietetykiem, mamy w klubie dietetyka, także, bo tak samemu nie będę robiła tak jak robię teraz, w przeciągu 2 tygodni wagę, tylko to już będę musiała rozłożyć na jakiś czas, to nie da się tak samemu robić tej wagi. Karolina, 3 lata do Igrzysk Olimpijskich, pewnie trochę konkurencja się zwiększy, bo federacje jednak większą uwagę będą przykładały teraz do boksu kobiet. No na pewno się zwiększy konkurencja, ale myślę, że ja będę chciała już w przyszłym roku spróbować w tej wadze niższej wystartować, także żeby już organizm zacząć przyzwyczajać, także nie, ja tak nie, łatwo skóry nie oddam, nie po to zostałam, żeby właśnie sobie odpuścić tę olimpiadę. Karolina, to ja Ci życzę, żeby te treningi przyniosły efekt, no i żeby w 2012 roku spełniło się Twoje drugie marzenie. To pierwsze się spełniło. Boks kobiet włączony do igrzysk, ja życzę Ci, aby w tym 2012 spełniło się też marzenie o olimpijskim medalu. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję.